Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zagram w pełną wersję Animal Shelter Simulator, czyli symulator schroniska dla zwierząt. I tutaj, moi drodzy, graliśmy w demo. Demo chyba nawet na główny kanał na Bonkol wrzucałem. Także dzisiaj sobie sprawdzimy, jak wygląda już ta pełna wersja, chociaż chyba nadal przedpremierowo. No i właśnie, jak nazwiemy, a właśnie, bo to jest cały czas po angielsku, a nie ma czasem po polsku gdzieś możliwości zmiany? Pokażcie, English. Moi drodzy, polski, pokażcie po polsku, nowa gra. Moje schronisko, jak nazwiemy, moi drodzy, schronisko, nazwę... Ja bym nazwał chatka wesołego dziadka, Bongo Krzesiek. Nie, no bo to musi takie, żeby być miłe. O! Milusiowo. Milusiowo. O, może wiem. Wesoła. No to musi być słodziutkie, no. Futerkowo. Psiakowo. Mhm. Szczurasy? O, wiem. Dobra. Schronisko. U Dawidka. Pieski. Uwaga. Witaj w swoim osobistym schronisku dla zwierząt. No siema, przyjacielu, twoja misja jest przygarnięcie zwierząt, dbanie o komfort i tak dalej. Okej. Okay. Teraz tak, jak ja wam muszę tu przerzucić, zrobię tak, żebyście widzieli, co się dzieje tu. O, może coś takiego zrobię, żebyście po prostu widzieli, co się dzieje po lewej stronie. Myk. I lecimy. Uwaga, go. Szybciutko. Schronisko u Dawidka. Proszę bardzo. Użyj wsadu, by chodzić. Super. Przyjmij do schroniska zwierzaka. Dawać. Przyjmijmy. Tutaj się przyjmuje? Zwierzęta w schronisku... Okej. Okay. Pokaż, gdzie się go przyjmuje. Dobra, nie mamy. Do przygarnięcia. Zwierzęta do przyjęcia. Regi! Matka tego pupila urodziła 3 dodatkowe zwierzaki. Nieszczęśliwie poprzedni właściciel nie mogli zająć się nim wszystkimi. Nie mieli wyjścia. Chcę je oddać. Dlaczego Regi pojawiła się na liście? Przyjmij zwierzaka. Jak go nazwiemy? Nazwiemy go Borys. Okej. Dobra. Poczekaj, aż przyjedzie samochód z nowym zwierzakiem. Przyjechał. Siema. O, jaki Borysek, fajny. Zwierzęta zasługują na własną przestrzeń. Pamiętaj, że w klatce może przebywać tylko jeden zwierzak. Zabierz do boksu, aby mógł odpocząć. Oczywiście. Pa, pa. Do widzenia. Chodźmy, wybieg. Wybieg jest miejsce, gdzie zwierzęta mogą swobodnie biegać i się bawić. Boksy dla zwierząt, dobrze. Okej, okay, to jest Borys. Jak każde żywe stworzenie, koty i psy muszą jeść i pić. Użyj komputera, aby kupić dla nich wodę i jedzenie. Dobrze. Dobra. Tu ktoś rysunki namalował. Kupić wodę i jedzenie. Kanister na wodę
i niedroga karma. Niedroga? No to pięknie. Okej, okay. Naciśnij ikonę sklepu, koszyk, złóż zamówienie. Dobra. Przedmioty pozwalają wykonanie różnorodnych czynności w grze. Pamiętaj jednak, możesz tylko jeden aktywny przedmiot mieć w dłoni. Pozostałe możesz w łatwy sposób zmieniać w swoim ekwipunku, naciśnij tab i tak dalej. Okej. Okay. Borys, e-mail, paczka zostanie umieszczona. Da, poczekaj, na drona. Dron przyleciał z Amazonu. O, dzięki panie dronie. Dobra. Czekaj, bo jeszcze jedzenie z paczki musimy wyciągnąć. Dobra. Napełnij miskę. Woo! Uf. Borys, miska na jedzenie. Okej. Okay. Damy wodę. Chodźmy. Ale wcina! Ale zajada! Patrzcie jak zajada. Potrzeby zwierzaka muszą być systematycznie zaspokajane. Pamiętaj, możesz je sprawdzić naciskając klawisz Q. Potrzeby zwierzaków, okej. Niech zwierzak w spokoju skończy swój jeść posiłek. Dobra, pogłasz pieska używając do tego lewego przycisku myszy. Dobra, niech sobie zje pierw. Dobra, niech uzupełni sobie te potrzeby. O! Ale ty fajny jesteś, sierściuch. No. Pokaż. Weź piłeczkę, pobaw się z pieskiem. Mhm. Chodźmy, weźmy piłeczkę. Zabawa ze zwierzętami, chcesz się zabawić? Kliknij psiakowi rzuć. Dobra, chodź. Czemu nie leci? Weź piłeczkę, pobaw się z pieskiem, pamiętaj, przed zabawą wyjmij zwierzę z boksu. A, bo dobra, bo on nie może wyjść. Chodź, podnieś, idziemy, chodź, tutaj się pobawimy. No, siadaj. No, aport. O, dobry piesio, dobry. O, gratuluję sobie, twój piesek jest gotowy do adopcji. Przed podjęciem dalszych kroków wystaw ogłoszenie, okej. Okay. Dobra. Mhm. Chodź. Siup. Okej. Okay. Użyj komputera, wejdź w zakład. Ty się pobaw, wiesz? Na razie cię zostawię tu. Pobaw się, zaraz przyjdę. Użyj komputera, wejdź w zakładkę sklep i kup aparat. Dobra, to idziemy aparat kupić. Aparat, sklep. Pokaż, kup aparat. Mhm. Aparat natychmiastowym wydrukiem. Super. Dodaj do koszyka. Złóż zamówienie. Dobra, poczekaj na drona, wyjmij aparat wnętrz tapaczki. Super. Patrz. Okej. Dobra. Zrób zdjęcie zwierzaka, chodźcie. Hej, Borys. Chodź. Robienie zdjęć. Czekaj, bo chcę zrobić zdjęcie jakieś. A, mam. Dobra, chodź. Uwaga! Piesio!
O, a jesteś ładny. Super. Chodź, idziemy. Zrobiłem zdjęcie. A nie, to jeszcze mam zrobić zdjęcie. Chodź. Mhm. Dobra. Zeskanuj zrobione zdjęcia, chodź. Skaner? Nie, no to nie. Skanuj. Bo to jest taki aparat, wiecie, typu Polaroid. Kopnij go. Wiesz co, ja wiedziałem ty, że jesteś, Jaro, jakiś bardzo dziwnym człowiekiem. Pisałeś takie głupoty jakieś, teraz piszesz, żeby kopnąć zwierzę, to wiesz co... Ogólnie masz jakiś problem chyba do wszystkich innych stworzeń. Czy to ludzi, czy to zwierząt. Pierwszy nie pasowało Jarek Ogarek, że sobie buduje szopę i se śpiewa. Teraz się nie pasują zwierzątka. Dobra. Do komputera. Zwierzęta w schronisku, więcej stwórz ogłoszenie, pokaż. Zwierzęta w schronisku, więcej stwórz ogłoszenie. Imię Borys, spójrz na tego zwierzaka słodkie, załaduj zdjęcie. O, jak myślicie? Jakby taki Borysik był? To na pewno go od razu ktoś weźmie. Dziękujemy. Sandra chce. Pies Borys, wyślij pracownika na kontrolę. Cechy niepożądane, cechy pożądane, warunki. Sandra Płaczek. Czy na pewno chcesz wysłać pracownika na kontrolę? Tak. I teraz... Czekajcie, wyślemy. Uwaga. Mały dom. Nie ma psów. Nie ma kotów. Dzieci w domu. Ten dom nie ma ogrodu. Mało wolnego czasu. Myślę, że nie jest odpowiednią osobą. Co wy na to? Nazywam się Sandra Kundelek. Interesuje mnie pies Borys, mianowicie adopcja tego zwierzaka. Co do moich wymagań, ze względu na inne zwierzęta w domu, nowy czworog powinien być ufny. Szczęśliwy zwierzak będzie cudowny dla mojej rodziny. Lojalność nie jest dla mnie ważną cechą. Jest dla mnie, przepraszam. Nie znoszę hałasu, nie lubię problematycznych zwierząt, dlatego chcę, aby mój zwierzaczek był grzeczny. Cenię sobie porządek w domu, więc nie chcę, aby zwierzak był bałaganiarzem. Wystarczy, że dzieci szaleją. Aha, no to ty, co ty chcesz? No to ona się nie nadaje, no. No jak, no ta się nie nadaje, na pewno. Walić ją, next. Dokładnie. Jest ktoś nowy, czy nie? O, jest. Olga Janicka. Interesuje mnie pies Borys. Co do moich wymagań, ze względu na inne zwierzęta w domu, nowy członek powinien być ufny. Ze względu na planowane treningi, zwierzak nie może się szybko nudzić. Często powtarzalną czynnością, nie lubię problematycznych zwierząt, dlatego chcę, aby mój zwierzaczek był grzeczny. Kurwa, no to oni... Powiedz mi, co to są za ludzie? Czy tacy ludzie naprawdę istnieją?
Ze względu na ufny, chcę by zaczął był ciby. Głupiutkie zwierzaki są zabawne, ale ciężej je. Okej. Nie może się szybko nudzić. No to nie, no nie, no nie, no nie nadaje się. No, nie. No co wy macie wymagania do zwierzęcia? No albo bierzesz zwierzę i się godzisz na to wszystko, co za tym idzie, albo się nie godzisz, no. Czego nie rozumiesz? Adam Gill. Dominika. Wyślij na kontrolę. Ufny. Mały dom. Ma czas. Posiada ogród. Nie no, o co tu chodzi w ogóle? On chyba do nikogo nie trafi, tak mi się wydaje, Borys. Ja nie wiem. Żarłok i ufny jest. Robert Wróbel. Wyślij pracownika na kontrolę. Ten kozak. Gigaczat. Zaraz zobaczymy. Mały dom. Psy w domu są. Koty w domu są. Samotny mieszkaniec. Brak ogrodu. Ma czas. No ale to... Okej. Maja Nowak. Dobra, damy mu. Biorę tego chłopa. Dawaj, gdzie on jest? Dopasuj. Gdzie to jest dopasuj? Gdzie to jest? A tu nie można teraz niby... Maja Staśko. Nie wiem, czat. Dobra, dawaj go. Chodź, piesio. Pobawię się z tobą jeszcze. O, przyjechał. Podnieś pieska, używając prawego przycisku. O. Chodź tu. Idziemy, piesio, wiesz? Trzymaj się, piesio. Trzymaj się, już się zdążyłem z tobą zaprzyjaźnić. Zadowolony. Zdolny uczeń? Magazyn. O, panie. Jaki magazyn. Borys szczęśliwy był. No, był szczęśliwy Borys. Pieczarek System. Expo. Okej. Okay. Oddaj do adopcji dwa zwierzaki. A, no to trzeba ogólnie jeszcze zebrać jakiś. Ale myślę, że... To jest bardzo specyficzna gra.
dla super, hiper miłośników. Dzień dobry, zwierzak jest przecudowny. No to super. Damian, przyjmij. Kapitan, Chloe, słodziak. Kot, schronisko nie spełnia wymogów. Brownie. Pokaż, gdzie oni są. Chodź. O, jaki fajny. Masz, jedz. Dobra. A kolejny przyjedzie, czy nie? Dawaj, niedźwiedzia. Gdzie on był? To? On wygląda jak niedźwiedź ten, nie? Pokaż. Nie no, jaki niedźwiedź. Dajmy jedzenie. Masz, zjedzcie sobie. Dam ci już wodę i zaraz się pobawicie. Zaraz się pobawicie, chodźcie. Mhm. Dobra. Dajmy mu jeść. Dobra, i teraz tak zróbmy. Oni niech sobie zjedzą. Wypróżnienie. Okej. Chodź. Dajmy go tu. Fajny. Chodź, idziemy. Chodź. Okej. Dajmy go tu. Może się razem będą bawić. A ten drugi? Chcesz się pobawić? Wiecie, co mi nie pasuje? Że te wszystkie psy chyba tak samo wyglądają, tylko mają inną kolor z sierści. Ale się zejszczał. Czemu jeden pies jest taki brudny? Ale on nie jest brudny, on jest łaciaty po prostu. No, dobra, moi drodzy, można im zrobić zdjęcie. O. Chodź tu. I drugiemu. Gdzie jest drugi? Chodź. Dobra. No i tak się, moi drodzy, robi zdjęcia. No i tam się potem to wydaje i tak dalej. Mhm. Łaciaty, łaciaty. A poczekajcie, a co się stanie, jak do byle kogo dam? Zobaczmy. Czyli zwierzęta w schronisku, zwierzęta do przyjęcia, galeria. Poczekajcie. Teraz robię tak. Więcej informacji. Stwórz ogłoszenie. To jest Damien. To... Aha, to super, nie zeskanowałem. Okej. Czyli tu muszę zeskanować. Okej. To ma pudło na brzuchu?
Ja nie wiem, czy to są te zdjęcia. To są chyba złe zdjęcia. Ty, to są chyba złe zdjęcia, co? A nie, są. Damien, to jest Damien. Stwórz ogłoszenie i Brown. Dobra, i patrzcie, co teraz zrobimy. Ktokolwiek się zgłosi, damy mu i zobaczymy, co się stanie. Pieczarek. O, patrzcie, jest Franciszek Kabaczek, się nazywa. I ogólnie nie chcę, żeby był głupi i energiczny, ale chcę, żeby był grzeczny. Okej, okay. Dobra, stwierdzimy, że okej. Okay. Damy mu dopasowanie. I chyba przyjechało. To co ja mu miałem dać? Damiena? Dobra, bierzemy go. Chodź. To on? Zobaczmy. O Jezu, jaka smutna melodia, kiedy oni jeżdżają. Ja jeszcze łapę podniósł i mi pomachał może, no. Jeszcze zasalutował. Okej. No widzicie, nie był zbyt zadowolony, bo warunki niespełniane były za bardzo. Ale mimo wszystko okej. Okay. To jest kolejny poziom reputacji. Nowe rzeczy zostały odblokowane. Okej. Okay. Brownie damy do Agnieszki, kundelek. Dopasujmy, byle jak, byle by było, wiadomo. Oczywiście zależy nam najbardziej na szczęściu zwierzątek, tak, tak. Mhm. Chodźcie. Bip. O Jezu, zaraz się popłaczę. Ojoj. Zbuduj schronisko. No i dobra, i generalnie zrobiliśmy zadanie. I kolejne możemy rozbudować schronisko. Tutaj musimy to. Tutaj coś z tego. Potem jakąś myjnię. Tutaj śmietnik. Tutaj coś z tyłu. Tutaj jest. No i tyle, i tyle. Dobra, moi drodzy, kończę tutaj, bo to jest tylko takie pierwsze odpalenie testowe. Jest to Animal Shelter. Słuchajcie, jest to gierka na pewno dla bardzo młodych. Dla dzieci. O! Jak wasze dziecko wam mówi. Kupmy psa albo kota i to dziecko nie rozumie, z czym to się wiąże, z jaką odpowiedzialnością, to kupcie mu najwyżej tą grę. To będzie się bawił. No, nie ma ceny jeszcze. 23 marca, tak? Także już niebawem będziecie mogli. Okej. Okay. Niech się nauczy na razie wirtualnie zajmować psem. Kiedyś, jak ja byłem młody, to miałem Tamagotchi. I w Tamagotchi było zwierzątko. I to zwierzątko trzeba było karmić, myć, wyprowadzać na spacer, bawić się, uczyć. Niech się uczą powoli, nie? A potem jak już będą w stanie, to wtedy zwierzątko niech mają. No.